Dziś 100 widzów poleci na nową grotę, czyli grotę spaghetti. A zasada tej serii jak zawsze jest tylko jedna. Kto przeżyje tam najdłużej, wygrywa 100. Moi drodzy, 100 widzów na grotę! I ja jestem w lekkim szoku, bo ja... o nie! Co on tu się dzieje? Dawaj tego kolegę! Aha, ja nic nie trafiłem? Trafiłem! Larix X Pro! Tu jest taki harbider, bo ja zapomniałem włączyć na początku nagrywania. Była jedna zasada tego 100 widzów na. A tą zasadą było, że trzeba grać w grocie, nie na grocie. Więc tutaj naprawdę są potężne dymy. Ja jakimś cudem przeżyłem. Ty, ale ja zaraz padnę, nie? Nie, nie padnę, bo mam kolejnego killa. Aha, to było nieaktywne i nagle się zaktywowało. Czekaj! Co mnie zabiło? Typ mnie z kilofa zamachnął tyłem kilofa. Co? No dobra, ale padliśmy i w końcu mamy szansę wychillować trochę, popatrzeć jak ta nowa grota wygląda, bo ja tu jeszcze ani razu nie byłem. No i co najważniejsze, opowiedzieć o 100 widzów na, które właśnie robimy. Zasada jest jedna, lecimy tu i zostajemy do końca gry, to oczywiste jest akurat. A 7 rubynek, kilka zdobył, bardzo mnie to cieszy. No i zasada również była taka, że trzeba wlecieć do groty. Nie można być na grocie na zewnątrz, tylko trzeba być w środku. No i przez to ten początek był bardzo intensywny i bardzo zadymiarski. Także aż włączyłem nagrywanie. Ej, okej, 7 orop... Masny Adi, jak ty mi zaimponowałeś teraz. Poprzedni zawodnik chciał wskoczyć na daszek i rzucić 3 czwórki. No ale ten go zedytował i po prostu go wrzucił do boksa. No mega to było mądre. I w ogóle Masny Adi jest teraz tam na wejściu, wiecie, od zewnątrz po prostu. Nie od wody, tylko od dołu się wchodziło takim przesmykiem. I to jest właśnie ta miejscówka. A tutaj co to za zawodnik? X Krymi, pozdrawiam serdecznie. Jak wiecie, Krymi to kolega. Z Krymim też robimy, skarbcie, mapki nasze kreatywne. Więc no, jestem ciekaw jak Krymi się tutaj sprawdzi. Jednego killa jak na razie chyba ma, no to tak, no gorzej niż ja. O, i to jest właśnie to, czego nie można było robić, czyli stać na zewnątrz. Trzeba było wejść do środka, no ale kolega chyba nie doczytał regulaminu. A tutaj, no nie wiem, 20-krotny zwycięzca 100 widzów na, który jak zawsze zrobił najlepszą taktykę, czyli po prostu łowienie rybek. No wydaje mi się, że to będzie mega mocne. No i kto wie, może Wojtek wygra po trochę miesiącach przerwy, a ma 5 killi zrobionych, więc coś tam tutaj porobił. Tam był Masny Adi, tu jest Ksero Adi. Ja wam powiem, że tych Adrianów to dużo w tym meczu mamy. No bo ja też jestem Adrian, jak wszyscy wiecie. Ale akurat jak ktoś do mnie Adi mówił, to nie przepadałem nigdy, bo Adi to był inny mój kolega z podwórka, a ja byłem Adrian. Całkiem to logiczne, nie? Strefa przyszła, to po pierwsze. No i w ogóle nie będzie grota w strefie. No a w samej grocie mamy popłoch. Wszyscy zaczęli się bić, no bo zgaduję, że niedużo osób miało jakiekolwiek leczenie, co widać po ekwipunku Darkina. Więc no oczywiście można łowić, ale w tym momencie to złowi ile? 1-2 na rybki? No dużo mu to nie da, nie? A tutaj Smurfie grał i gra nadal. Smurfie ma mitycznego, już nawet nie umiem mówić, Minigana. I przed chwilą pokonał typa, który padł od strefy. A to jest jego boss jeszcze tutaj. No właśnie, bo tutaj cały czas ktoś się próbuje do Smurfiego dostać, a Smurfie chce po prostu zabudować jak najwięcej od sejfu. No bo w sejfie jest szansa na jakieś leczenie, ale Smurfie tu chyba został podmieniony. No tu jakieś poważne problemy dla Smurfiego się zaczynają, ale już się skończyły, bo ten zawodnik padł w strefie, więc Smurfie w tym momencie ma prawdopodobnie sam cały sejf. Jest i jakaś nowa lama, której ja nie widziałem, wam powiem szczerze. Nie dostał żadnego leczenia z tej lamy. Okej, ale jest już apteka. Są mityczne skrzynie, no nie ma leczenia. No ale zdecydowanie i tak jest w najlepszym miejscu, w jakim mógł być. Dobra, są 2 apteki. No to Smurfie w tym momencie, no raczej wygrywa. Nikt nie będzie chyba miał więcej ich leczenia niż on. No ale 7 killi też zrobił, więc jak widać zadymianie popłaca. No właśnie, bo cała reszta no też zadymia, ale oni tutaj wszyscy biegają na dole i po prostu każdy próbuje wyciągnąć kogokolwiek, żeby mieć jakiekolwiek szanse na bitki. O, tu całkiem ciekawy dojazd. Podmienienie ścianki za pomocą portaforta, ale no tak nie za dobrze to wyszło, ale Juskot Fifi naprawdę nieźle tutaj zadymiaj, nieźle gra, muszę przyznać. No ale cała ta gra była warta 2 na rybki. A i nie tylko 2 na rybki, to jeszcze była warta dojazd od anonimowego, który ma 5 bandaży, 4 na rybki i 2 apteki. Ej, no to jest bardzo dużo leczenia i on tutaj jeszcze siedział i łowił. No jestem ciekaw, czy Smurfie będzie miał więcej jednak leczenia. No bo Wojtek Ekstra łowił i łowi dalej, ale ma tylko ile? 9 na rybków. No to nie wystarczy. A tutaj słyszałem, że Smurfie ma jakieś bitki i Smurfie... Ojojoj, Smurfie nie trafił. To będzie problem lekki. Teraz trafił, bardzo ładnie, tylko skadujesz, tamten zawodnik nie miał leczenia. No dokładnie, 0 leczenia, a te bitki Smurfiego ktoś jeszcze usłyszał i kolejny gracz próbuje go dojeżdżać. Tutaj naprawdę Smurfie nie ma łatwego życia. No tak, tym zawodnikiem jest Unlucky One, który nie ma już żadnego leczenia, więc on wie, że pokonanie kogoś, kto był w sejfie, to jest prawdopodobnie dla niego jedyna szansa. A ja też chciałem powiedzieć, że proszę docenić i zostawić łapkę w górę, bo mam taką awkę tu nieładną, brzydką, bolącą. A mimo to gram, nagrywam. No się wyżaliśmy, po prostu chciałem, tak? Zostaw łapkę w górę, proszę. No tutaj już jest poważna bitka, no bo Unlucky wie, że zostało mu 10 HP i że on musi bardzo szybko wejść do tego boksa. No ale to jest niestety... Ej, no Smurfie trochę chyba za bardzo mu pozwolił, bo on mógł paść. Oczywiście nie padł, ale to było zbyt bliskie. No tylko, że Smurfiemu została jedna apteka, a pan anonimowy ma tych aptek jeszcze dwie, full HP i 8 na rybków, więc no jakby miał strzelać, no raczej pan anonimowy wygrywa ten mecz. No tak, Smurfie bierze właśnie ostatnią aptekę i zgaduje, że weźmie teraz Minigana i po prostu pójdzie szukać łowiarzy, a jeden z tych łowiarzy jest dokładnie w tych boksach, tylko czemu Smurfie nie wziął Minigana? Smurfie znalazł anonimowego, więc tutaj może być ciekawie bardzo, jak to się skończy. Smurfie! A nie, to nie był anonimowy. I Smurfie znalazł kilka narybek, ale anonimowy dalej chilluje z tymi dwoma aptekami. No i słychać chorobę burzową, więc no nie wiem, ostatnie 5 minut tutaj wszyscy łowili. No ale teraz coś musi się zacząć dziać. No tylko jakim cudem anonimowy nadal ma dwie apteki, więc no ja nie muszę już chyba na nic innego patrzeć. No ewentualnie na powtórkę anonimowego. No tak jak mówiłem, mamy 1 na 1, Smurfie 4 ostatnie narybki, anonimowy 2 apteki. Jak to się... Choroba burzowa pokonała jakimś cudem anonimowego wcześniej niż Smurfiego. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale sprawdzam powtórkę. No i widzimy się ze Smurfiem w lobby. No i jest już z nami zwycięzca pierwszego meczu, pan Smurfie, sławny RPGowicz. 10 sekund dla ciebie. Ja się mądro chciałbym pozdrowić Teresza i cały Discord Semi-Pro oraz zapraszam na mojego Twitcha i jest w opisie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, a my lecimy do drugiego meczu. No i leci 100 widzów tylko i wyłącznie do groty. No i mam plan być w grocie i wygrać w grocie. Tylko jak tam do tej groty szybko dolecieć? Może ta taktyka co ostatnio zadziała, ale chyba nie, ale tutaj gdzieś wlatywałem. Jak tam wejść szybko? Czekajcie, tu sobie rozwalimy. A, nie, no proszę. Proszę, dobra, przeżyłem. Tam była skrzynka, tu jest typ z shotgunem. Jakbyś mógł nie bić, bo ja jestem manojek, nie? Nie, co to się wydarzyło? No był to na pewno najgorszy start mojego 100 widzów na w historii. Chciałem wam po prostu rozjaśnić zasady i co się dzieje, no ale się nie udało. Lagi były też, tak? Tak czy inaczej widzimy pana chwila 1000, nie, to jest 19009 i co ciekawe znowu nie będziemy w strefie. Tylko tym razem mecz będzie, myślę, że krótszy, bo zabroniliśmy wspólnie z widzami łowienia rybek, więc nie można używać wędek, a jedynym sposobem, żeby coś wyłowić, to harpun albo przedmioty wybuchowe, więc tutaj myślę, że to będzie dużo szybszy mecz, a żyrafa Agatka tutaj jakieś dziwne pląsy ma i typ na nią wbiega i wybiega. Ty, on tam dalej jest, czy mi się wydaje? O, okej, myślałem, że on tam siedzi jakoś niewidoczny. Ale ja tu bym chciał jakiegoś killa zobaczyć, bo żyje 37 osób, a ja no nie widziałem poza killu na sobie, to nie widziałem żadnej akcji tak naprawdę w tym meczu, więc to może być ultra szybki mecz. Ty, no naprawdę próbuję znaleźć dziś jakąś akcję i Leszczeku o tyle ma problemy, że ktoś mu najdy rzucał, ale on się nie boi, patrzcie, on ma 5, o nie, on ma 2 HP, ale on tutaj wychodzi, zadymia, no i to mi się podoba, dawaj Leszku. No ale to tyle chyba było z zadymiania. Ty, no totalnie nie mogę znaleźć żadnego zadymiarza. No witam cię, Krymi, tak śmierdzi trochę, ale może byś kogoś pokonał, co? O, no i mamy to w końcu. Krymi jest dojeżdżany i to będzie jego koniec na streamie, coś tak czuję. Jezu, Krymi. Dobra, oddaję mu to. No chwila, 19 tysięcy się nie popisał, bo oni, nie wiem, z 8 razy się trafili, ale przynajmniej Krymi na streamie oglądany, no nie zawiódł i żyje. A, chyba żył, bo znowu go ktoś dojeżdża i zgadujesz, to będzie jego kres, ale Krymi, wierzę w ciebie. Ty, jak uciekł z tym Krymi, coś łapałem. Klika w tego Fortnite'a. Oj, a tutaj problemy są dość poważne, bo Łysy w Prime pokonał gracza, ale strefa już tu przyszła, więc jakbym miał zgadywać, to naprawdę teraz ludzie zaczną się bardzo szybko wybijać i ten mecz faktycznie będzie króciutki, no bo jak widzicie nic z groty nie będzie w strefie. A tutaj Fredzio z Łysym z Prime. Oj, ale Łysiego chyba teraz mamy koniec, to jest 2 HP, no niestety. No i nie wiem, czy to ten zawodnik go pokonał, ale prawdopodobnie tak. Pan, który lubi różne kolory, pozdrawiam i polecam jak najbardziej. No i co, 1 kill, 11 osób już tylko do końca. Oj, a lubię tutaj dostał. Próbował gdzieś wejść, ale no nie za dobrze mu to wyszło. On biedny nie ma żadnego leczenia, więc zgaduję, że z tym zawodnikiem już się żegnamy. No i dokładnie tak było, bo pan Kapio pokonał, tylko że Kapio też nie ma żadnego leczenia, więc tutaj też może być ciężko. Tutaj też widzieliśmy killa, tutaj faktycznie ta końcówka się robi zadymiarska, jak nie można łowić. I w ogóle ten zawodnik ma minigana i być może pierwszy raz zobaczę dzisiaj, jak działa minigun. No chciałbym to zobaczyć. A my mamy już top 5. On tu wszedł z P90, dawaj. Okej, chciałem powiedzieć dawaj tym tym miniganem, ale no nie trzeba, bo on ma jedną aptekę i 4 bandaże. 3 osoby do końca i wydaje mi się, że Unlucky One jest ostatnią osobą legitną, czyli nieoszukującą, która jest na tej miejscówce. A nie jest jeszcze Smurfie, czyli pan oszust jakimś cudem padł, a Smurfie ma aż 3 apteki w sejfie. Czyli co, chcecie mi powiedzieć, że Smurfie wygra dzisiaj 2 mecze? Powiem wam, te kilka lat temu, jak 100 widzów na się zaczynało, żeby jedna osoba wygrała 2 w jednym meczu, no to tylko chyba Wojtek Ekstra dał radę kiedyś tak zrobić. Potem były czasy Demusia i Pixa, no to oni czasami dawali radę, ale... no, że Smurfie dał radę tak osę po prostu 2 razy z rzędu wygrać? No szacuneczek. To znaczy nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Ma minigana, 116 zadał na biało. Kto to wygra? 21 zadał na biało. No jeżeli nie da się podlecieć Smurfiemu, to być może wygra. Czemu nie miniganem? Czemu nie miniganem? Wygrał! Na 2 HP! No sprawdzam powtórkę i zapraszam do lobby. No i jesteśmy, jednak Smurfie wygrywa, bo pan, który wygrał, no troszeczkę sobie wyszedł ze strefy w połowie. Ale to nieważne, Smurfie, drugi mecz wygrany, 10 sekund dla ciebie. Siemanko, pozdrawiam cały Discord z X Pro i życzę miłego dnia, widzowie. Ale Smurfie ma piękny głos, co? Ja też życzę miłego dnia, udanego weekendu, trzymajcie się, pa pa!